W niedzielę 28 stycznia odbędzie się 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W internecie trwają już aukcje, na których można wylicytować m.in. jazdę czołgiem, wycieczkę po parlamencie czy zwiedzanie śląskich miast z prezydentami. Przygotowania trwają też w orkiestrowych sztabach. Karolina Komada. Choć do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało jeszcze 2 dni, to puszki już powoli się zapełniają. W sztabach trwają ostatnie przygotowania, ale już prawie wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Mamy przygotowane dużo imprez, dużo lokalizacji, bo przede wszystkim hasło to jest, że wszystko gra ok, więc działamy razem, gramy razem. W Katowicach jest 7 sztabów. Jeden z nich zlokalizowany jest tutaj właśnie w Galerii Katowickiej. Planujemy atrakcje dla dzieci, rozmowy z beneficjentami fundacji i dużo innych atrakcji. Inne atrakcje to koncerty i licytacje, które odbędą się na rynku w Katowicach, czy 9. bieg sercem przy Stadionie Śląskim. To tam odbędzie się wojewódzki finał WOŚP. Koncerty, zespół pieśni tańca Śląsk i inne wydarzenia. Szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie internetowej ślaskie.pl. Zachęcam jednocześnie do licytacji. Jak zawsze licytujemy fajne rzeczy. W tym roku marszałek Jakub Chełstowski przeznaczył na licytację wspólnie z Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu przejazd czołgiem. Na internetowych aukcjach można wylicytować też m.in. wycieczkę po parlamencie, przenośny dom wakacyjny czy oryginalną tablicę, która wisiała na placu Szewczyka. Standardowo w dniu finału będzie można spotkać setki wolontariuszy z puszkami, choć możliwości wsparcia jest więcej. Oprócz tego, jeżeli ktoś nie jest w stanie wyjść z domu wtedy, bo różne są sytuacje, można zasilić konto Wielkiej Orkiestry poprzez e-skarbonki. To też jest taka dobra inicjatywa, możliwość tego, że można w ten sposób pomóc osobom potrzebującym. W hali będziemy mieć też terminal płatniczy, czyli jeżeli ktoś nie będzie miał gotówki, a będzie chciał coś wspaniałego wylicytować, to też będzie można zapłacić kartą. Na pomoc i wsparcie mogą też liczyć wolontariusze. Mamy możliwość na fajne miejsce, które jest zadaszone, ciepłe, więc zapraszamy serdecznie wszystkich wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do nas na Mikołowską 44, gdzie właśnie będzie czekała na nich gorąca zupa, kawa, herbata, no oraz miła atmosfera. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 32. W tym roku będzie zbierać pieniądze na sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc.